pouczające miejsce. Nic tutaj nie przypomina tego, co jest u nas. Wszyscy ludzie są obłąkani. Inne zwierzęta też są obłąkane. Ziemia jest obłąkana. Sama natura jest obłąkana. Człowiek to istota ogromnie ciekawa. W swych najwyższych zlotach jest czymś w rodzaju anioła, bardzo niskiej rangi. W swych najgorszych upadkach czymś niewyrażalnym i niewyobrażalnym. Jednakże otwarcie i zupełnie szczerze nazywa siebie najszlachetniejszym dziełem Boga. I nie jest to wcale jakiś jego nowy pomysł. Mówi to sobie od wieków i wierzy w to. W całym jego rodzie nie znalazł się nikt, kto by się z tego wyśmiał. Co więcej, jeśli wolno mi jeszcze bardziej was zadziwić, on sobie wyobraża, że jest ulubieńcem Stwórcy. Wierzy, że Stwórca jest z niego dumny. Wierzy nawet w to, że Stwórca go kocha, że szaleje za nim. Wypełnia swe modlitwy prymitywnymi, jałowymi i kwiecistymi pochlebstwami pod jego adresem i sądzi, że on siedzi, pomrukując z zadowolenia nad tymi dziwactwami i cieszy się z nich. Modli się codziennie o pomoc, łaskę, ochronę i czyni to pełny nadziei i zaufania, jakkolwiek żadna jego modlitwa nie została jeszcze nigdy wysłuchana. Mimo to nie zniechęca go ten codzienny afront, ta codzienna klęska. Modli się wciąż tak samo. Muszę was jeszcze bardziej zadziwić. On uważa, że kiedyś pójdzie do nieba. Ma płatnych nauczycieli, którzy mu to mówią. Mówią mu także, że istnieje piekło, w którym gorzeje wieczysty płomień i że trafi tam, jeśli nie będzie przestrzegał przykazań. Co to są przykazania? To coś osobliwego. Opowiem wam o nich w przyszłości. Wszystko, co powiedziałem wam o człowieku, jest prawdą. Oto przykład. Człowiek wyobraził sobie niebo i pozbawił je całkowicie najwyższej rozkoszy życia seksualnego. To przecież tak, jak gdyby osobie zagubionej i ginącej na wypalonej słońcem pustyni powiedział jej Wybawiciel, żeby wybrała sobie wszystkie od dawna upragnione rzeczy, wyrzekając się jednej, i ta osoba zrezygnowałaby z wody. Niebo człowieka jest taki jak on sam. Dziwne, interesujące, zdumiewające i groteskowe. Daję wam słowo, nie ma w nim ani jednej atrakcji, którą on rzeczywiście ceni. Składa się zupełnie i całkowicie z rozrywek, o które absolutnie nie dba tutaj na ziemi. A przecież jest w 100% pewien, że będzie je lubił w niebie. Czy to nie ciekawe? Podam wam szczegóły. Większość ludzi nie śpiewa. Większość ludzi nie umie śpiewać, a także nie może słuchać, jak inni śpiewają, jeśli to trwa dłużej niż 2 godziny. Zapamiętajcie to sobie. Zaledwie 2 ludzi na 100 umie grać na jakimś
muzycznym instrumencie, a tylko czterech na stu pragnie się tego nauczyć. Zapiszcie to sobie. Wiele ludzi się modli, ale niewiele z nich to lubi. Nieliczni modlą się długo, inni klepią tylko krótki pacierz. Więcej ludzi chodzi do kościoła, niż ma na to ochotę. Dla 49 ludzi na 50 dzień świąteczny jest ponurą, posępną nudą. Warto zauważyć, że z wszystkich ludzi zebranych w niedzielę w kościele 2/3 jest znużonych, gdy nabożeństwo dobiegło do połowy, a cała reszta zanim się jeszcze skończyło. Najprzyjemniejszą chwilą dla wszystkich jest ta, kiedy kaznodzieja podnosi ręce do błogosławieństwa. Można wtedy usłyszeć w kościele lekki szmer ulgi i poczuć zapach wdzięczności. Wszystkie narody patrzą z góry na wszystkie inne narody. Wszystkie narody nie lubią wszystkich innych narodów. Wszystkie białe narody gardzą wszystkimi kolorowymi narodami i uciskają je, jeśli tylko mogą. Biali ludzie nie łączą się z czarnuchami, ani nie wchodzą z nimi w związki małżeńskie. Nie dopuszczają ich do swych szkół i kościołów. Cały świat nienawidzi Żyda i nie może go znieść, chyba że ów Żyd jest bogaty. Dalej. Wszyscy ludzie o zdrowych zmysłach nie cierpią hałasu. Wszyscy ludzie o zdrowych czy chorych zmysłach lubią urozmaicenie w życiu. Monotonia szybko ich męczy. Każdy człowiek, w zależności od zalet umysłowych, które przypadły mu w udziale, ćwiczy swój intelekt stale, nieustępliwie, i to ćwiczenie stanowi ogromną, wartościową i zasadniczą treść życia. Najniższy intelekt, tak samo jak najwyższy, posiada pewnego rodzaju uzdolnienia i znajduje dużą przyjemność w ich wypróbowywaniu, doświadczaniu i doskonaleniu. Urwis, który góruje w zabawach nad swym kolegą, z równą pilnością i zapałem oddaje się swemu zajęciu jak rzeźbiarz, malarz, pianista, matematyk i cała reszta. Nikt z nich nie byłby szczęśliwy, gdyby skrępowano jego talent. A zatem znacie fakty. Wiecie już, co ludzkość lubi, a czego nie lubi. I ludzkość wynalazła niebo. Wymyśliła je zupełnie sama, z własnej głowy. Zgadnijcie, jakie ono jest. Nie zgadlibyście nawet w ciągu 1500 wieczności. Najbystrzejszy umysł znany wam czy mnie nie zgadłby tego w ciągu 15 milionów eonów. Doskonale. Opowiem wam o tym niebie. Przede wszystkim przypominam wam ów nadzwyczajny fakt, że istota ludzka, podobnie jak nieśmiertelni, z natury rzeczy stawia życie seksualne wiele, wiele wyżej ponad wszystkie inne przyjemności. A przecież nie istnieje ono w jej niebie. Już sama myśl o kochaniu podnieca człowieka. Sposobność doprowadza go niemal do szaleństwa. W tym stanie potrafi zaryzykować życie, opinię, wszystko. Nawet to swoje upragnione niebo, żeby tylko wykorzystać tę okazję i doprowadzić ją do oszałamiającego finału. Od młodości do wieku średniego wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety cenią akt płciowy wyżej
niż wszystkie inne przyjemności. A przecież jest tak, jak powiedziałem. Nie istnieje on w ich niebie. Jego miejsce zajmuje modlitwa. W niebie stworzonym przez człowieka wszyscy śpiewają. Człowiek, który nie śpiewał na ziemi, tam śpiewa. Człowiek, który nie umiał śpiewać na ziemi, tam potrafi to robić. Śpiewał tam będzie tylko hymny. Ba, jeden hymn. Słowa są zawsze te same. Jest ich około tuzina. Nie ma w tym rymu, nie ma poezji. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Pan i Bóg, sabat, la-la-la, tra-ra-ra. Ach! Równocześnie wszyscy grają na harfach. Te miliony ludzi. Podczas gdy na ziemi najwyżej 20 na 1000 potrafiło grać na jakimś instrumencie, względnie miało na to ochotę. Zastanówcie się nad tym ogłuszającym huraganem dźwięków. Miliony, miliony gardą wrzeszczących równocześnie. I w tym samym czasie miliony, miliony harf rezonujących zgrzytanie zębami. Czy to nie straszne? Zastanówcie się raz jeszcze. To jest nabożeństwo pochwalne. Nabożeństwo czołobitne, pochlebcze, służalcze. Zapytacie, któż to znosi chętnie tę osobliwą czołobitność, tę obłąkaną czołobitność? Kto nie tylko ją znosi, ale ją lubi, cieszy się z niej, żąda jej, nakazuje, aby istniała. Trzymajcie oddech. To Bóg. Oczywiście Bóg tej rasy. On siedzi na tronie otoczony przez swych 24 starszych oraz kilku innych dygnitarzy należących do jego dworu i spogląda na całe mile swych gorliwych czcicieli. Uśmiecha się, pomrukuje i kiwa głową, wyrażając swe zadowolenie na północ, wschód, południe. Widowisko tak dziwaczne i naiwne, jakiego nikt sobie jeszcze nie wyobraził we wszechświecie, słowo daje. Łatwo spostrzec, że wynalazca nieba nie miał oryginalnego pomysłu. Skopiował go z uroczystych ceremonii jakiegoś pożałowania godnego, małego, suwerennego państewka gdzieś w zapadłych okolicach wschodu. Głęboko nabożni, starzy, siwowłosi mężczyźni poświęcają wiele czasu marzeniom o tym szczęśliwym dniu, kiedy odsuną od siebie troski życia i dostąpią radości tego miejsca. A jednak jak bardzo jest to dla nich nierzeczywiste i jak mało ich to interesuje, świadczy fakt, że nie czynią żadnych praktycznych przygotowań do tej wielkiej zmiany. Nigdy żadnego z nich nie zobaczysz z harfą. Nigdy nie usłyszysz, żeby ktoś z nich śpiewał. Thank you.
Jak już wspomniałem, to osobliwe widowisko jest nabożeństwem pochwalnym. Ludzie na ziemi nie potrafią długo wytrzymać w kościele, godzinę i kwadrans najwyżej. A chodzą do kościoła raz w tygodniu, to znaczy w niedzielę. Zastanówcie się więc, co im daje ich niebo. Kościół trwający wiecznie i dzień świąteczny, który nie ma końca. Tutaj szybko ich męczy to krótkie święto raz na 7 dni, a przecież pragną święta wiecznego. Marzą o nim, mówią o nim, myślą, iż będą się nim cieszyć. W całej prostocie serc myślą, iż będą szczęśliwi. To dlatego, że oni w ogóle nie myślą. Im się tylko wydaje, że myślą. Tymczasem nie potrafią myśleć. Nawet 2 istoty ludzkie na 10 tysięcy nie mają o czym myśleć. A co do wyobraźni, wystarczy spojrzeć na ich niebo. Przyjmują je, aprobują, podziwiają. To wam daje pojęcie o ich poziomie intelektualnym. Wynalazca ich nieba umieszcza w nim wszystkie narody ziemi, zmieszane w jednym wspólnym tyglu. Wszystkie są tam absolutnie równe. Żaden z nich nie góruje nad innymi. Muszą być braćmi. Muszą zmieszać się razem, modlić się razem, razem grać na harfie, razem śpiewać. Hosanna. Biali, czarnuchy, Żydzi. Wszyscy bez różnicy. Tutaj na ziemi wszystkie narody nienawidzą się wzajemnie, a każdy z osobna nienawidzi Żydów. A jednak każdy pobożny człowiek podziwia to niebo i chce się do niego dostać. I kiedy trwa w świętym zachwyceniu, to wydaje mu się, że myśli, iż gdyby tam się tylko znalazł, przycisnąłby całą ludzkość do serca i tulił ją. Tulił. Jak już wiecie, każdy człowiek na ziemi posiada pewien przydział intelektu. Duży lub mały, ale bez względu na jego wielkość jest z niego dumny. Rośnie mu serce, gdy wymienia się nazwiska majestatycznych przywódców intelektualnych jego rodu i uwielbia opowieści o ich wspaniałych osiągnięciach. Patrzcie i podziwiajcie, czego może dokonać myśl ludzka woła. I odczytuję listę sławnych nazwisk z wszystkich wieków. Wskazuję na niezniszczalną literaturę, którą dali światu, na mechaniczne cuda, które wynaleźli i na chwałę, którą otoczyli naukę i sztukę. Chyli przed nimi głowę jak przed królami i oddaje im hołd najgłębszy i najszczerszy, na jaki może się zdobyć jego rozradowane serce. Wznosi w ten sposób intelekt nad wszystko inne w świecie i wprowadza go na tron, aż po sklepione niebiosa na niedostępnej wysokości. A potem wymyśla niebo, w którym nigdzie nie znajdzie ani strzępka intelektu. Czy to nie ciekawe? Czy to nie zagadkowe? Zapamiętajcie sobie. W ludzkim niebie nie ma żadnych praktyk umysłowych. Niczego, czym można by karmić intelekt. Zgniłby on tam w ciągu roku. Zgniłby i cuchnął. A w tym stadium zostałby święty. Byłoby to błogosławieństwem
bo tylko święty może wytrzymać rozkosze tego domu wariatów. Zauważyliście, że człowiek jest czymś osobliwym. W minionych czasach wykorzystał i odrzucił wiele setek religii. Dziś także ma setki religii i co roku tworzy nie mniej niż 3 nowe. Jedną z jego głównych religii nazywa się chrześcijaństwem. Z pewnością zainteresuje Was jej rys szczegółowo przedstawiony w księdze zawierającej 2 miliony słów, zwanej Starym i Nowym Testamentem. Ma ona także inną nazwę – Słowo Boże. Ponieważ chrześcijanin myśli, że każde jej słowo zostało podyktowane przez Boga, tego Boga, o którym mówiłem. Jest to księga bardzo interesująca. Zawiera wiele szlachetnej poezji, trochę pomysłowych baśni, trochę ociekających krwią historii, trochę pożytecznych morałów, mnóstwo nieprzyzwoitości i ponad 1000 kłamstw. Ta Biblia oparta jest przeważnie na fragmentach starszych Biblii, które się przeżyły i skruszały na proch, a zatem brak jej oryginalności. 3 lub 4 wydarzenia, najbardziej imponujące i wywierające największe wrażenie, opisane były już we wcześniejszych Bibliach. Wszystkie najlepsze przykazania i zasady postępowania także pochodzą z tamtych Biblii. 2 rzeczy są w niej tylko nowe. Przede wszystkim piekło. No i to osobliwe niebo. Cóż więc poczniemy? Gdybyśmy razem z tymi ludźmi uwierzyli, że te okrutne rzeczy wynalazł ich Bóg, spotwarzylibyśmy Go. Zaś gdybyśmy uwierzyli, że ci ludzie wynaleźli je sami, spotwarzylibyśmy ich. W każdym przypadku jest to przykry dylemat. Dla świętego spokoju opowiedzmy się po jednej stronie. Połączmy się z ludźmi i cały ten niemiły ciężar, niebo, piekło, Biblię i wszystko złóżmy na Niego. Nie wydaje się to słuszne, nie wydaje się to sprawiedliwe, ale jeśli pomyśleć o owym niebie i o tym, jak bardzo ciąży na nim to wszystko, czego nienawidzi istota ludzka, to jakże moglibyśmy uwierzyć, że wynalazł je człowiek? A gdybym wam zaczął mówić o piekle, zdumielibyście się jeszcze bardziej i powiedzielibyście zapewne: nie, człowiek nie mógł wymyślić takiego miejsca ani dla siebie, ani dla nikogo innego. Po prostu nie mógł. Owa niewinna Biblia opowiada o stworzeniu. Czego? Wszechświata. 6 dni Bóg to uczynił. Nie nazwał tego wszechświatem. To nowa nazwa. Najpierw całą uwagę skupił na tym świecie. Zajęło mu to 5 dni. A potem potrzebował tylko jednego dnia do stworzenia 20 milionów słońc i 80 milionów planet. Do czego miały służyć? Według jego pomysłu do oświetlenia tego świata małego jak zabawka. Taki był jego cel. Nie miał innego. W rzeczywistości ani jedna gwiazda nie zamrugała na czarnym sklepieniu wcześniej niż 3,5 roku potem,
jak zdumiewające dokonania tego pamiętnego tygodnia zostały ukończone. Albowiem tyle potrzebuje światło najbliższej gwiazdy na dotarcie do Ziemi. Otóż od 400 lat chrześcijański astronom wiedział, że jego boskość nie stworzyła gwiazd w owych strasznych 6 dniach. Ale chrześcijański astronom nie rozwodzi się nad tym szczegółem. Ksiądz także nie. W ciągu 6 dni Bóg stworzył człowieka i inne zwierzęta. Stworzył mężczyznę i kobietę i umieścił ich w uroczym ogrodzie razem z innymi stworzeniami. Wszyscy żyli tam razem w zgodzie i zadowoleniu oraz w stanie kwitnącej młodości. Trwało to przez pewien czas. Potem zaczęły się kłopoty. Bóg ostrzegł mężczyznę i kobietę, że nie wolno im spożyć owocu z pewnego drzewa. I dodał niezwykłą uwagę. Powiedział, że jeśli zjedzą ten owoc, to na pewno umrą. To dziwne. Dlatego, że skoro oni nigdy nie widzieli śmierci, nie mogli przecież wiedzieć, co to znaczy umrzeć. Ani też ten Bóg, czy jakikolwiek inny, nie był w stanie dać tym nieświadomym dzieciom do zrozumienia, co to oznacza bez zaprezentowania im przykładu śmierci. Samo słowo nie mogło mieć dla nich żadnego znaczenia, tak jakby go nie miało dla kilkudniowego niemowlęcia. Niebawem wąż poszukał ich towarzystwa na osobności i podszedł do nich, idąc wyprostowany pionowo, co było w owych czasach zwyczajem wężów. Wąż powiedział, bo węże wówczas świetnie mówiły, że zakazany owoc wypełni ich puste umysły wiedzą. Wobec tego zjedli go, co było zupełnie naturalne, gdyż człowiek jest tak skonstruowany, iż chciwie pragnie wiedzy, podczas gdy ksiądz, podobnie jak Bóg, którego jest imitatorem i przedstawicielem, od samego początku uznał za swoje powołanie powstrzymywanie człowieka od nauczenia czegokolwiek pożytecznego. Adam i Ewa spożyli zakazany owoc i od razu wielkie światło spłynęło do ich ciemnych głów. Dostąpili wiedzy o tym, że istnieje coś takiego jak dobro i zło i o tym, jak czynić zło. Nie umieli czynić go przedtem, dlatego wszystko, co robili dotychczas, było niepokalane, niewinne, czyste. Ale teraz umieli już czynić zło i cierpieć z tego powodu. Teraz poznali to, co Kościół nazywa bezcennym darem. Poczucie moralne. To poczucie, które różni człowieka od bestii i stawia go ponad bestią. Kościół wciąż jeszcze uważa poczucie moralne za najszlachetniejszy atut dzisiejszego człowieka. To tak, jak gdyby wyżej cenił źle chodzący zegarek od zegarka chodzącego dobrze.
więc Adam i Ewa wiedzieli, jak czynić złe rzeczy. A wśród nich jedną główną, tę, na którą Bóg zwracał szczególną uwagę. Tą rzeczą była sztuka i tajemnica stosunku seksualnego. Było to dla nich wspaniałe odkrycie. Przestali więc wałęsać się bezczynnie i skupili się w zupełności właśnie na tym. Biedne, rozradowane młode stworzenie. Podczas jednego z takich seansów usłyszeli, że nadchodzi Bóg, krocząc wśród krzewów, co było jego popołudniowym zwyczajem. I poraziło ich przerażenie. Dlaczego? Ponieważ byli nacy. Przedtem o tym nie wiedzieli. Nie zwracali na to uwagi. Bóg także nie. W tym pamiętnym momencie narodziła się nieprzyzwoitość. A niektórzy ludzie zawsze odtąd ją cenili. Choć na pewno byliby w kłopocie, gdyby kazano im wyjaśnić, dlaczego. Adam i Ewa przyszli na świat nadzy i czysto myślący. Nie znali poczucia wstydu i nikt z ich potomków nie przyszedł na świat w inny sposób. Konwencja niewłaściwie nazwana przyzwoitością nie ma wzorca. I nie może go mieć, ponieważ sprzeciwia się naturze i rozsądkowi. Jest więc tworem sztucznym i przedmiotem czyjegoś widzimisię, czyjegoś chorego kaprysu. Wysoce kulturalni Francuzi, hrabia i hrabina, niespokrewnieni z sobą, którzy w XVIII wieku po rozbiciu się statku zostali odcięci od świata, na niezamieszkałej wyspie, wkrótce zostali nadzy i wstydzili się przez tydzień. Potem przestali się kłopotać swą nagością i rychło przestali o niej myśleć. Ale wróćmy do biblijnych osobliwości. Zdziwi was wiadomość, że Adam i Ewa zostali ukarani. Wyrok został wykonany, a zbrodnia ta znajduje obrońców aż do dnia dzisiejszego. Jak pojmujecie, jedna osoba odpowiedzialna za przestępstwo tej pary uszła bezkarnie. I nie tylko uszła bezkarnie, lecz stała się katem niewinnych. W waszym kraju i moim moglibyśmy sobie pozwolić na kpiny z tego rodzaju moralności, lecz tutaj byłoby to niewłaściwe. Wiele ludzi posiada zdolność rozumowania, lecz nikt nie używa jej w sprawach religijnych. Najlepsze umysły powiedzą wam, że jeśli człowiek spłodził dziecko, jest moralnie zobowiązany do czułej nad nim opieki, do chronienia go, żywienia, znoszenia i kaprysów. Nie wolno podnieść na niego ręki, chyba że z tkliwością i dla jego własnego dobra. Lecz nigdy nie należy postępować z nim z okrutną złośliwością. Sposób, w jaki Bóg traktuje swoje ziemskie dzieci każdego dnia i każdej nocy, stanowi dokładne przeciwieństwo. A przecież owe najlepsze umysły gorąco usprawiedliwiają te zbrodnie. Darowują je. Przebaczają i z oburzeniem sprzeciwiają się w ogóle uważaniu ich za zbrodnie. Skoro to on je popełnia. Bóg wygnał Adama i Ewę z ogrodu i ostatecznie zamordował ich. Tylko za to, że nie usłuchali rozkazu, którego on nie miał prawa wydawać. Nie przebaczył pierwszej, nieświadomej i bezmyślnej młodzieńczej parze i nie powiedział: tym razem
możecie spokojnie odejść. Dam wam jeszcze jedną szansę. Przeciwnie. Postanowił ukarać nawet ich dzieci przez wszystkie wieki, aż do końca czasu. Za błahe wykroczenie popełnione, zanim się narodziły. Nie przypuszczalibyście, że ten rodzaj istoty otrzymuje liczne komplementy. Świat nazywa go wszechsprawiedliwym, wszechprawym, wszechdobrym, wszechmiłosiernym, wszystko wybaczającym, źródłem wszelkiej miłości, źródłem wszelkiej moralności. Te sarkazmy wypowiadane są codziennie na całym świecie. Lecz nie jako świadome sarkazmy. Nie. One są pomyślane na serio. Wymawia się je bez uśmiechu. A zatem pierwsza para odeszła z ogrodu pod przekleństwem. Pod trwałym przekleństwem. Utracili wszelkie rozkosze, jakie posiadali przed upadkiem, a przecież byli bogaci, gdyż zyskali jedną, wartą wszystkich innych. Poznali najwyższą sztukę, uprawiali ją pilnie i ku swemu pełnemu zadowoleniu. Bóg kazał im ją uprawiać. Tym lepiej, że im jej nie zakazano, gdyż uprawialiby ją i tak, choćby 1000 bogów im zabroniło. Przyszły rezultaty. O imionach Kain i Abel, a ci mieli siostry i wiedzieli, co z nimi robić. Kain i Abel spłodzili siostrzeńców i siostrzenice. Te z kolei urodziły dalszych kuzynów. Miłe zajęcie zaludniania świata trwało z wieku na wiek. I przebiegało nadzwyczaj sprawnie, gdyż w owych szczęśliwych dniach płci miały jeszcze pełne kwalifikacje do uprawiania najwyższej sztuki, choć po sprawiedliwości powinny były być martwe od 800 lat. Słodka płeć, droga płeć, piękna płeć, była wyraźnie w swym największym rozkwicie, gdyż zdolna była nawet pociągać bogów, prawdziwych bogów. Zstępowali z nieba i przeżywali piękne chwile z tymi gorącymi, młodymi kwiatami. Biblia o tym mówi. Przy pomocy owych składających wizyt cudzoziemców ludzkość wzrastała i wzrastała. Aż doszła do liczby kilku milionów. Ale Bóg się nią rozczarował. Nie zadowalała go jej moralność, która pod pewnymi względami nie była lepsza od jego własnej. Istotnie, ludzie byli niepochlebnie bliską imitacją jego samego. Byli to bardzo źli ludzie, a ponieważ nie widział sposobu, jak ich zmienić, mądrze postanowił, żeby ich usunąć. To jedyny naprawdę oświecony i nieprzeciętny pomysł, jaki Biblia mu przypisuje. I ów pomysł ustaliłby po wszystkie czasy jego reputację, gdyby tylko trwał przy nim i przeprowadził go. Lecz on był zawsze niestały, z wyjątkiem wychwalania swych czynów, i nie doprowadził do skutku swego postępowania. Był dumny z człowieka. Człowiek to przecież jego najdoskonalszy wynalazek, jego ulubieniec. Zaraz pomuszę. Nie mógł więc znieść myśli o zupełnej jego utracie. Postanowił w końcu uratować próbkę człowieka, a resztę zatopić. Nic nie może scharakteryzować Stwórcy lepiej. On stworzył wszystkich tych haniebnych ludzi i tylko on ponosił odpowiedzialność za ich postępowanie. Nikt z nich nie zasłużył na śmierć, a przecież była to na pewno słuszna polityka, żeby ich zniszczyć,
zwłaszcza dlatego, że przez ich stworzenie główna zbrodnia została już popełniona, a zezwolenie im na dalsze rozmnażanie się stanowiłoby wyraźny dodatek do zbrodni. Przy tym nie byłoby sprawiedliwe ani słuszne faworyzować kogokolwiek. Zatopić trzeba wszystkich, albo nikogo. Nie. On tak nie postąpił. Uratował pół tuzina ludzi i spróbował znów odnowić rasę. Nie był zdolny przewidzieć, że ona znów się zepsuje, ponieważ on reklamuje się tylko jako dalekowzroczny. Zaprojektował Arkę, a Noe ją zbudował. Żaden z nich nigdy przedtem nie budował Arki, ani nic o Arkach nie wiedział. Należało więc oczekiwać, że stanie się coś niezwykłego. I stało się. Noe był rolnikiem i choć orientował się, do czego miała służyć Arka, nie miał żadnych potem kompetencji, żeby orzec, czy ta właśnie będzie wystarczająco obszerna, by sprostać wymogom, czy nie. Nie była. Bóg nie wiedział, czy Arka jest dość duża, lecz zdał się na los szczęścia i nie podał odpowiednich wymiarów. W końcu statek okazał się o wiele za mały w stosunku do potrzeb i świat cierpi z tego powodu po dziś dzień. Noe zbudował Arkę. Zbudował ją najlepiej jak potrafił, lecz pominął większość niezbędnych rzeczy. Statek nie miał steru, żagli, nie miał kompasu, pomp, map, lin, kotwic, logu, światła, wentylacji. A co do ładowni, która była najważniejsza, to im mniej się powie, tym lepiej. Miał być na morzu 11 miesięcy i potrzebowałby tyle świeżej wody, że można by nią wypełnić dwie arki tej samej wielkości. A przecież nie postarano się o dodatkową arkę. Nie można było używać wody z zewnątrz, połowa jej była słona, więc ludzie nie mogli jej pić. Zwierzęta również. Bo też nie tylko próbkę człowieka miano uratować, lecz także próbki innych zwierząt. Noe zaczął zbierać zwierzęta. Miało być ich po parze z każdego gatunku istot, które chodziły, pełzały, pływały lub latały w świecie ożywionej przyrody. Musimy się domyślać, jak długo trwało i ile kosztowało gromadzenie owych stworzeń, gdyż o tych szczegółach nie ma żadnej wzmianki. Zapewne nie były to dziecinne zbiory ptaków, bestii i istot żyjących w wodzie. Musiał zebrać 146 tysięcy gatunków, a owadów ponad 2 miliony gatunków. Bardzo trudno jest schwytać tysiące tych istot. I gdyby Noe nie poddał się i nie zrezygnował, pracowałby do tej pory. Jednakże nie chcę przez to powiedzieć, że się wycofał. Nie, tego nie zrobił. Zebrał tyle stworzeń, na ile miał miejsca, a potem przestał. Nie miał więc kangura ani oposa, ani jadowitej jaszczurki, ani dziobaka i brakowało mu mnóstwa innych, nieodzownych błogosławieństw, którymi kochający Stwórca obdarzył człowieka i o których zapomniał, a które od dawna wędrowały do krańców tego świata, którego on nie widział i którego spraw nie znał. I w ten sposób wszystkie były bliskie zatopienia. Uratowały się tylko dzięki przypadkowi. Nie było dość wody, żeby je ogarnęła.
wystarczyła tylko na tyle, żeby zatopić jeden mały skrawek globu. Reszta globu nie była wtedy znana i sądzono, że w ogóle nie istnieje. Jednakże, co naprawdę ostatecznie i definitywnie skłoniło Noego do zaprzestania dalszych zbiorów okazów i pozwolenia, aby reszta zginęła, to incydent z ostatnich dni. Zjawił się podniecony obcy człowiek z alarmującymi wieściami. Powiedział, że obozował wśród gór i dolin około 600 mil stąd i że zobaczył tam cudowną rzecz. Stał nad przepaścią, gdzie roztaczał się widok na szeroką dolinę, a w dolinie ujrzał kłębiące się czarne morze nadciągającej dziwnej fauny. Leniwce wielkie jak słonie, żaby wielkie jak krowy, Megaterium i jego olbrzymi, niewiarygodny harem, jaszczury i jaszczury, grupa za grupą, rodzina za rodziną, gatunek za gatunkiem, 100 stóp długie, 30 stóp wysokie i dwa razy tak kłótliwe. Człowiek powiedział, że owe zdumiewające zwierzęta usłyszały o arce i idą do niej. Przychodzą, aby uratować się z potopu. I nie idą parami. Przychodzą wszystkie. Co więcej, one przychodzą wygłodniałe i zjedzą wszystko, co tu jest, z menażerią i rodziną włącznie. W relacji biblijnej wszystkie te fakty zatajono. Nie znajdziecie tam o nich nawet wzmianki. Całą sprawę przemilczano. Nie wymieniono nawet nazw tych ogromnych istot. Te potężne zwierzęta przedstawiałyby dla człowieka nieocenioną wartość teraz, gdy środki transportu są tak przeciążone i kosztowne. Lecz on je wszystkie utracił. Wskutek błędu Noego potonęły. Niektóre z nich aż 8 milionów lat temu. Doskonale. Obcy człowiek opowiedział swoją opowieść, a Noe zorientował się, że musi odpłynąć, zanim nadciągną potwory. Pożeglowałby od razu, lecz tapicerzy i dekoratorzy musieli jeszcze przeprowadzić pewien retusz w salonie muchy. I to zabrało mu dzień. Drugi dzień stracono na przyjmowanie much na pokład. Było ich tam 68 miliardów. A Bóg wciąż jeszcze się obawiał, że może ich nie być dosyć. Jeszcze jeden dzień stracono na układaniu 40 ton najodpowiedniejszego brudu i paskudztwa na pożywienie dla much. W końcu Noe pożeglował. I wcale nie za wcześnie, gdyż arka właśnie zniknęła z oczu na horyzoncie, kiedy potwory nadeszły i połączyły swoje lamenty z lamentami mnóstwa płaczących ojców i matek i przestraszonych małych dzieci, które w potokach deszczu przytulały się do obmywanych falami skał i wznosiły błagalne modły do wszechsprawiedliwej i wszechwybaczającej i wszechlitościwej istoty, która nigdy jeszcze nie odpowiedziała na modlitwę. Od kiedy te skały zostały zbudowane z piasku, ziarnko po ziarnku, nigdy na żadną nie odpowie. Do czasu, gdy wieki skruszą je znowu na piasek. Trzeciego dnia, około południa, odkryto, że zostawiono jedną muchę. Podróż powrotna okazała się długa i trudna ze względu na brak mapy i kompasu. Lecz po 16 dniach ufnych poszukiwań mucha została wreszcie odnaleziona.
i przyjęta na pokład wśród hymnów pochwały i wdzięczności. Rodzina stała tymczasem z odsłoniętymi głowami, aby uczcić jej boskie pochodzenie. Mucha była mizerna i znużona, ucierpiała nieco od pogody, lecz poza tym znajdowała się w dobrym stanie. Pozostali na lądzie ludzie i ich rodziny umierali z głodu na jałowych szczytach gór, lecz jej nie brakowało pożywienia. Licznie rozsiane trupy dostarczały go w śmierdzącej i zgniłej obfitości. W ten sposób święty ptaszek opatrzności został zachowany. Opatrznościowo. Oto właściwe słowo. Gdyż muchy nie zostawiono przypadkiem. Nie. W tym tkwiła ręka opatrzności. Przypadki nie istnieją. Wszystkie rzeczy, które się zdarzają, zdarzają się w jakimś celu. Są one przewidziane od początku czasu. Są postanowione od początku czasu. Od świtu stworzenia Pan przewidział, że Noe, zaalarmowany i zakłopotany inwazją dziwacznych przedpotopowców, przedwcześnie ucieknie na morze bez pewnej, bezcennej choroby. Będzie miał wszystkie inne choroby i będzie mógł je rozdzielać pomiędzy nowe rasy ludzkie, lecz będzie mu brakowało jednej z najlepszych – gorączki tyfoidalnej. A jest to choroba, która przy sprzyjających okolicznościach zdolna jest kompletnie zrujnować pacjenta, nie zabijając go, gdyż można go z powrotem postawić na nogi, by cieszyć się długim życiem. Jednakże, będąc głuchym, tępym, ślepym, kalekim i zidiociałym, mucha jest główną roznosicielką tyfusu. I tak, z woli przeznaczenia, od początku czasu zostawiono tę muchę, aby znalazła tyfoidalnego trupa, nasyciła się jego rozkładem, oblepiła swe nóżki zarazkami i przeniosła je do nowo zaludniającego się świata. Z powodu tej jednej muchy w ciągu wieków, które minęły od tego czasu, ustawiono miliardy łóżek szpitalnych i miliardy cmentarzy zapełniono zmarłymi. Niesłychanie trudno jest zrozumieć usposobienie biblijnego Boga. Takie w nim pomieszanie sprzeczności, wodnistej niestałości i żelaznej niewzruszoności. Jednakże, kiedy po długim łamaniu sobie głowy znajdziecie klucz do jego postępowania, zaczniecie wreszcie coś rozumieć. Z najdziwaczniejszą młodzieńczą szczerością on sam dostarczył tego klucza. Jest nim zawiść. Pośród istot ludzkich zawiść stawia się dokładnie na równi ze słabością. To oznaka małych umysłów, a w dodatku właściwość, której nawet najmniejszy umysł się wstydzi. Gdy go oskarżyć o uleganie jej, kłamliwie zaprzeczy i uzna to oskarżenie za obelgę. Zawiść. Nie zapominajcie o niej. Zachowajcie ją w myśli. To klucz. Jak powiedziałem, ich Bóg otwarcie ujawnił go. On mówi naiwnie, śmiało i bez śladu zakłopotania. Ja, Pan Twój i Bóg Twój, jestem zawistnym Bogiem. Widzicie? To tylko inny sposób powiedzenia ja, Pan Twój i Bóg Twój jestem małym Bogiem. Małym Bogiem, którego drażnią małe sprawy. Udzielił ostrzeżenia. Nie zniesie myśli o tym, aby jakiś inny Bóg otrzymał trochę niedzielnych pochwał od owej komicznej małej ludzkiej rasy.
Chcę je wszystkie dla siebie. Ale zaczekajcie. Jestem niesprawiedliwy. Uprzedzenie sprawia, że mówię to, co nie jest prawdą. On nie powiedział, że pragnie wszystkich pochlebstw, że nie chce ich dzielić z innymi bogami. To, co powiedział, brzmiało: nie będziesz miał innych bogów przede mną. To jest coś zupełnie innego. I to go stawia w o wiele lepszym świetle, przyznaję. Istniało mnóstwo bogów. Lasy, jak to się mówi, były ich pełne. A on żądał tylko, aby go stawiano na równi z innymi. Nie ponad którymś z nich, ale też nie niżej. Chciał, żeby tamci zapładniali ziemskie cnotliwe dziewuchy, lecz nie na lepszych warunkach, niż on z kolei miałby dla siebie. Chciał, aby go uważano za równego. Czy sądzicie, że potrafił wytrwać przy tym uczciwym postanowieniu? Nie. Przy złej decyzji mógł pozostać na zawsze, ale przy dobrej nie mógł nawet przez miesiąc. Wkrótce porzucił tę decyzję i spokojnie zażądał, aby uznano go za jedynego Boga w całym wszechświecie. Jak mówiłem, zawiść jest kluczem. To trzon usposobienia Stwórcy. To podstawa jego charakteru. Najmniejsza rzecz może zburzyć jego opanowanie i zmienić jego sąd, jeśli dotknie czułego miejsca – zawiści. Obawa, że jeśli Adam i Ewa zjedzą owoc z drzewa poznania dobrego i złego i staną się jako bogowie, rozpaliła jego zawiść tak, że odbiło się to na jego rozsądku i nie potrafił potraktować tych biednych istot ani sprawiedliwie, ani miłosiernie, ani nawet powstrzymać się od okrutnego, zbrodniczego postępowania z ich niewinnym potomstwem. Do dnia dzisiejszego nie otrząsnął się z tego szoku. Od tamtego czasu opanowała go dzika miara mściwości. I prawie zmarnował swą wrodzoną pomysłowość na wynajdywanie cierpień i nieszczęść, upokorzeń i zgryzot, którymi zatruwał krótkie życie potomków Adama. Pomyślcie o chorobach, które dla nich przygotował. Są bardzo liczne. Żadna książka nie może ich wszystkich wymienić. Istota ludzka jest maszyną, automatyczną maszyną. Składa się z tysięcy skomplikowanych i delikatnych mechanizmów, spełniających swe funkcje harmonijnie i doskonale, zgodnie z prawami, nad którymi sam człowiek nie posiada władzy, panowania i kontroli. Dla każdego z tych mechanizmów Stwórca zaprojektował wroga, który ma go nękać, trapić, prześladować, szkodzić mu, doświadczać bólem, nieszczęściem i ostatecznym zniszczeniem. Ani jednego mechanizmu nie przeoczono. Od kołyski do grobu owi wrogowie są zawsze przy pracy. To wielka armia Stwórcy, a on jest jej wodzem naczelnym. Wzdłuż bojowego frontu powiewają ku słońcu na jej straszliwych sztandarach napisy: nieszczęście, choroba i cała reszta. Choroba to główna siła, niestrudzona i miażdżąca siła. Atakuje niemowlę w momencie narodzin. Zsyła jedną niemoc po drugiej. Krup
odra świnka, niedyspozycje jelitowe, bóle ząbkowania, szkarlatyna i inne dziecięce specjalności. Ściga dziecko aż do wieku młodzieńczego i obdarza dolegliwościami na ten okres życia. Ściga młodość aż do dojrzałości, dojrzałość do starości, a starość do grobu. Mając te fakty na uwadze, czy spróbujecie teraz odgadnąć, jakim ulubionym mianem obdarza człowiek tego okrutnego wodza naczelnego? Zaoszczędzę wam trudu, ale nie wolno wam się śmiać. Nasz ojciec w niebiesiach. Ciekawy sposób pracuje umysł ludzki. Chrześcijanin stwierdza, Bóg jest wszechwiedzący i wszechmocny. Jeśli tak jest, nic nie może się zdarzyć bez Jego uprzedniej wiedzy. Nic się nie zdarza bez Jego zezwolenia. Nic nie może się zdarzyć, czemu On postanowi zapobiec. To dość jasne, prawda? Czyni to Stwórcą wyraźnie odpowiedzialnym za wszystko, co się zdarza. Chrześcijanin przyznaje to z uczuciem i entuzjazmem, a potem, uczyniwszy w ten sposób Stwórcą odpowiedzialnym za wszystkie te wyżej wymienione cierpienia, choroby i nieszczęścia, którym on mógłby zapobiec, chrześcijanin pieszczotliwie nazywa go naszym Ojcem. Jest tak, jak mówię. On wyposaża Stwórcę we wszystkie rysy, które charakteryzują złego ducha, a potem dochodzi do wniosku, że zły duch i ojciec są jednym i tym samym. A przecież zaprzeczyłby temu, że złośliwy wariat i kierownik szkółki niedzielnej to w zasadzie to samo. Cóż sądzicie o ludzkim umyśle? Oczywiście zakładając, że ludzki umysł w ogóle istnieje. Noe i jego rodzina zostali uratowani.
jeśli można to nazwać okolicznością pomyślną. Albowiem ich ciała stały się siedliskiem niezliczonej ilości mikrobów. Wszyscy byli nimi utuczeni, opaśli od nich, nadęci jak balony. Stan to niemiły, lecz nic nie można było na to poradzić, gdyż należało uratować dosyć mikrobów, aby zaopatrzyć przyszłe rasy ludzkie w niszczące choroby. A na pokładzie znajdowało się zaledwie 8 osób, które mogły im służyć za schronienie. Mikroby stanowiły z pewnością najważniejszą część ładunku Arki. I to część, o którą Stwórca najbardziej się troszczył, w której był najbardziej zaślepiony. Musiały mieć dobre pożywienie i miłe warunki bytowania. Były to zarazki tyfusu, cholery, wścieklizny, tężca, zarazki gruźlicy, zarazki dżumy i setek innych arystokratów, tworów wybitnie cennych, doskonałych nosicieli miłości Boga do człowieka, błogosławionych darów zaślepionego ojca dla swych dzieci. A wszystkie musiały wystawnie mieszkać i korzystać z obfitych rozrywek. Umieszczono je w najbardziej doborowych miejscach, jakie rodzina Noego mogła zapewnić w swych wnętrzach. W płucach, w sercu, mózgu, nerkach, we krwi, w jelitach, zwłaszcza w jelitach. Ulubionym miejscem było jelito grube. Tam się zbierały niezliczone miliardy i pracowały, i żywiły się, i wiły się, i śpiewały hymny pochwalne i dziękczynienia. A w nocy, kiedy panował spokój, można było usłyszeć ich łagodny pomruk. Jelito grube stało się w praktyce niebem zarazków. Zapchały go solidnie i uczyniły sztywnym jak zwój rury gazowej. Niewygody Arki były liczne i różnorodne. Rodzina musiała żyć w obecności wielu zwierząt i wdychać męczący fetor, który wydzielały. Dniem i nocą ogłuszał ją grzmiący hałas wywoływany ich rykami i piskami. A niezależnie od tych okropnych niewygód, było to miejsce szczególnej próby dla dam, gdyż wszędzie, gdzie rzucić okiem, widać było, jak tysiące tych istot zajmują się rozmnażaniem i łączeniem z sobą. Ponadto były tam muchy. Roiły się wszędzie i prześladowały rodzinę przez cały dzień. One pierwsze budziły się rano i ostatnie zasypiały w nocy. Ale nie wolno ich było zabijać. Nie wolno było im robić krzywdy. One były uświęcone. Ich pochodzenie było boskie. Były specjalnymi ulubieńcami Stwórcy, jego ukochaniem. Inne zwierzęta wkrótce miano rozdzielić to tu, to tam i rozproszyć po ziemi. Tygrysy do Indii, lwy i słonie na pustynię lub do ukrytych miejsc w dżungli. Ptaki w nieograniczone rejony pustej przestrzeni. Owady do tego lub innego klimatu stosownie do ich natury i żądań. A mucha? Ona nie ma narodowości. We wszystkich klimatach czuje się jak w domu. Cały glob jest jej prowincją. Wszystkie stworzenia, które oddychają, są jej ofiarą, a ona dla nich wszystkich plagą i piekłem.
dla człowieka jest ona boskim ambasadorem, ministrem pełnomocnym Stwórcy. Mucha dręczy chorego w domu, w szpitalu, nawet na łożu śmierci, gdy wydaje ostatnie tchnienie. Nęka człowieka podczas posiłków, lecz najpierw poluje na pacjentów cierpiących z powodu wstrętnych i śmiertelnych chorób. Brodzi w ich ranach, oblepia nóżki milionami śmiercionośnych zarazków. A potem zjawia się na stole zdrowego człowieka, strzepuje to wszystko na masło, wyładowuje ze swych jelit tyfoidalne zarazki i ekstrementy na ciasto. Mucha rujnuje więcej ludzkich organizmów i niszczy więcej ludzkich istnień niż wszyscy rozliczni boscy, nosiciele nieszczęść i agencji śmierci razem wzięci. Sam był pełen glist. Owe małe stworzonka dają dokładne i obszerne studium, które Stwórca poświęcił wielkiemu dziełu uszczęśliwiania człowieka. Wiele biednych ludzi musi chodzić boso, ponieważ nie stać ich na buty. Stwórca skorzystał ze sposobności. Zauważył mimochodem, że on zawsze zwraca uwagę na biednych. 90 swych chorobowych wynalazków przeznaczył dla biednych i oni je otrzymują. Ci, którym powodzi się dobrze, otrzymują jedynie resztę. Odgadlibyście to z faktu, że jedno z najprzedniejszych i najpowszechniejszych mian, jakie Ambona nadaje Stwórcy, brzmi: przyjaciel biednych. A Ambona nigdy w żadnym wypadku nie nadaje Stwórcy epitetu, w którym mieści się choć odrobina prawdy. Najbardziej nieubłaganym i nieznużonym wrogiem biednych jest ich Ojciec w niebiesie. Jedynym prawdziwym przyjacielem biednych jest ich towarzysz, człowiek. On ich żałuje, lituje i okazuje to czynami. Robi wiele, żeby przynieść ulgę w ich strapienia. Mimo to w każdym takim przypadku zasługę przypisuje się ich Ojcu w niebiesiach. Tak samo jest z chorobami. Jeśli nauka wytępi chorobę, która służyła boskiemu celowi, to Bogu przypisuje się za to zasługę i wszystkie ambony popadają w dziękczynno-reklamowe ekstazy i zwracają uwagę na to, jaki on dobry. To nic, że czekał 1000 lat, zanim to zrobił. Ambona twierdzi, że myślał o tym przez cały czas. Kiedy rozjątrzeni ludzie powstają, burzą od wieków trwającą tyranię i wyzwalają naród, natychmiast zachwycona Ambona ogłasza, że to dzieło Boga i wzywa ludzi, by padli na kolana i nieśli mu za to dzięki. I powiada Ambona z uczuciem pełnym podziwu: niech tyrani zrozumieją, że spoczywa na nich oko, które nigdy nie zasypia. I niech pamiętają, że Pan nasz i Bóg nie zawsze będzie cierpliwy, lecz w oznaczonym dniu wypuści na nich wichry swego gniewu. Kaznodzieje zapominają wspomnieć, że jest on najpowolniejszą istotą wszechświata, że jego oko, które nigdy nie zasypia, mogłoby nadal spać, skoro potrzebuje stulecia, żeby zobaczyć to, co każde inne oko zobaczyłoby w ciągu tygodnia, że w całej historii
Nie ma przykładu, aby on pierwszy pomyślał o szlachetnym czynie. Lecz zawsze pomyślał o nim troszeczkę później, gdy ktoś inny już go dokonał. Pomysł wytępienia glisty był jego pomysłem. Już miał go wykonać, kiedy właśnie zrealizował go dr Charles Werber Stiles. Lecz stwórca zjawia się w porę, aby jemu przypisano zasługę. Tak jest zawsze. Pasożyty glist często obniżają witalność tych, których atakują. Tak, że opóźniają ich rozwój fizyczny i umysłowy. Czynią ich bardziej podatnymi na inne choroby. Czynią ich pracę mniej wydajną. A w tych rejonach, w których choroba panuje, znacznie wzrasta śmiertelność z powodu gruźlicy, zapalenia płuc, gorączki tyfoidalnej i malarii. Wśród dzieci szkolnych choroba jest powszechniejsza i poważniejsza niż wśród innych osób. Biedne dzieci są, jak widzicie, pod strażą oka, które nigdy nie zasypia. One i biedacy pana nigdy nie mogli wymknąć się spod pieczy owego oka. Tak. Biedni pokorni prostaczkowie ci mają za swoje. Weźcie afrykańską śpiączkę. Ofiarą tego potwornego okrucieństwa jest rasa prostych i niewinnych czarnych, których Bóg umieścił w odległej dziczy i zwrócił na nich swoje ojcowskie oko. Upatrzonym agentem była mucha spowinowacona z cece. Cece to mucha, która panuje nad krajem Zambezi i zakłuwa na śmierć bydło i konie, uniemożliwiając w ten sposób zamieszkiwanie tego rejonu. Straszliwa krewniaczka cece składa mikroby, które powodują śpiączkę. Ham był pełen tych mikrobów i kiedy podróż się skończyła, rozsiał je po Afryce i zaczęło się szerzyć spustoszenie, które nigdy nie zmniejszało się. Dopóki 6000 lat później nauka nie wtrąciła się do tej tajemnicy i nie upolowała przyczyny tej choroby. Pobożne narody dziękują teraz Bogu i wielbią Go za to, że przyszedł na ratunek swoim biednym czarnym. Ambona twierdzi, że jemu należy się pochwała, ponieważ on natchnął uczonych. On jest z pewnością osobliwą istotą. Popełnia straszliwą zbrodnię bez przerwy przez 6000 lat, a potem zyskuje prawo do pochwał. Nazywają go cierpliwym. I on niewątpliwie musi być cierpliwy, inaczej już przed wiekami skazałby Ambonę na potępienie za upiorne komplementy pod jego adresem. Człowiek bez żadnej wątpliwości jest najbardziej interesującym głupcem, jaki istnieje, a także najbardziej ekscentrycznym. Rzadko kiedy potrafi wziąć goły fakt i wysnuć z niego inny niż błędny wniosek. Nic nie może na to poradzić. Jest to rodzaj nieładu, który panuje w jego umyśle, tak właśnie skonstruowanym. Rozważcie rzeczy, które on uznaje i osobliwe wnioski, jakie z nich wyciąga. Przyznaje, na przykład, że Bóg stworzył człowieka. Stworzył go bez człowieczego pragnienia lub wiedzy. Wydaje się, że jasno i bezspornie czyni to Boga i tylko samego Boga odpowiedzialnym za ludzkie czyny. Lecz człowiek temu zaprzecza. Przyznaje,
że Bóg stworzył aniołów doskonałych, bez skazy, odpornych na ból i śmierć, i że gdyby chciał, mógłby być równie łaskawy dla człowieka. Lecz zaprzecza, jakoby miał po temu jakiekolwiek moralne zobowiązania. Przyznaje, że człowiek nie ma moralnego prawa karać ze złośliwym okrucieństwem spłodzonego przez siebie dziecka bolesnymi chorobami i śmiercią. Lecz nie chce ograniczyć przywilejów Boga w przypadku dzieci spłodzonych przez Niego. Biblia i statuty ludzkie zakazują morderstwa, cudzołóstwa, nierządu, kłamstwa, zdrady, rabunku, ucisku i innych zbrodni. Lecz utrzymują, że te prawa nie obowiązują Boga i może je łamać, kiedy chce. Przyznaje, że Bóg obdarza każdą istotę ludzką temperamentem i usposobieniem. Przyznaje, że człowiek w żaden sposób nie może zmienić swego temperamentu, lecz musi na zawsze pozostać w jego władaniu. Weźmy dwa skrajne przeciwieństwa temperamentu. Kozła i żółwia. Żadna z tych istot nie stwarza własnego temperamentu, lecz rodzi się z nim tak jak człowiek. I podobnie jak człowiek, nie może go zmienić doskonale. Dominującym rysem temperamentu kozła jest lubieżność i musi się doń stosować przez cały dzień w okresie rui, nie spoczywając nawet po to, żeby jeść i pić. Jeśli Biblia mówi do kozła: nie będziesz uprawiał nierządu, nie będziesz cudzołożył, to nawet tępogłowy człowiek pozna się na głupocie tego zakazu i przyzna, że kozła nie powinno się za to karać. A przecież uważa on za rzecz słuszną i sprawiedliwą, że człowieka powinno się poddać temu zabiegowi. Wszystkich ludzi. Wszystkich porówno. Biblia w ogóle nie dopuszcza cudzołóstwa bez względu na to, czy ktoś może poradzić sobie z temperamentem, czy nie. Nie dopuszcza różnicy między kozłem i żółwiem. Pobudliwym kozłem, uczuciowym kozłem, który codziennie musi popełnić jakieś cudzołóstwo lub zmarnieć i umrzeć. I żółwiem, owym zimnym, spokojnym purytaninem, który oddaje się rozkoszy zaledwie raz na 2 lata i w jej trakcie zasypia i nie budzi się przez następne 60 dni. I teraz, według osobliwego rozumowania człowieka, kozioł zasługuje na karę, a żółw na pochwalę. Nie cudzołóż, brzmi zakaz, który nie robi różnicy między następującymi osobami. Od nich wszystkich wymaga się, aby go przestrzegały. Dzieci nowo narodzone. Dzieci w kołysce. Dzieci szkolne. Młodzieńcy i dziewczęta. Pełnoletni, nieco starsi. Mężczyźni i kobiety lat 40, lat 50, lat 60, lat 70, lat 80, lat 90, lat 100. Zakaz nie rozkłada swego ciężaru równomiernie i nie może tego zrobić. Nie jest trudny dla 3 grup dzieci. Dla dalszych osób jest ciężki, cięższy, coraz cięższy. Błogosławiony sposób łagodnieje dla ostatnich 3 grup. Zakaz ten narobił już tyle szkody, ile tylko mógł. I mógłby równie dobrze przestać działać,
a jednak z komiczną głupotą utrzymuje się go i cztery pozostałe grupy znajdują się także pod jego druzgocącą klątwą. Biedne, stare wraki nie mogłyby być mu nieposłuszne, choćby próbowały. I pomyślcie, ponieważ świątobliwie powstrzymują się od cudzołożenia między sobą, chwali się ich za to. To nonsens, bo nawet Biblia orientuje się na tyle, żeby wiedzieć, iż gdyby najstarszy z owych weteranów mógł bodaj na godzinę odzyskać straconą formę, odrzuciłby ów zakaz w kąt i uwiódłby pierwszą kobietę, jaka przeszłaby mu drogę. Jest tak, jak powiedziałem. Każde prawo w Biblii i w księgach prawnych to próba unicestwienia niezmiennego i niezniszczalnego prawa natury. Bóg tych ludzi pokazał im na podstawie czynów, że On sam nie respektuje żadnego z praw Biblii. Sam łamie każde z nich. I te dotyczące cudzołóstwa, i wszystkie inne. Kobieta 23 dni w każdym miesiącu, jeśli nie jest w ciąży, od 7 roku życia aż do śmierci wywołanej starością, jest zdolna i gotowa do działania. Tak jak lichtarz jest przygotowany do przyjęcia świecy. A ponadto ona pragnie tej świecy, tęskni za nią, pożąda jej, wzdycha do niej. Mężczyzna zaś zdolny jest tylko krótko. Po 50 jego wyczyny są kiepskiej jakości, przerwy pomiędzy nimi długie, a zadowolenie z nich nie ma wielkiej wartości dla żadnej ze stron. Podczas gdy jego prababka jest jak nowa, z nią jest wszystko w porządku i lichtarz jest mocny, jak zawsze. Podczas gdy jego świeca stopniowo wątleje i słabnie z wiekiem, aż wreszcie nie może już służyć mu dłużej i w żałobie zostaje złożona do snu, w nadziei błogosławionego zmartwychwstania, które nigdy nie nastąpi. Co do kobiety, jej okres aktywności przerywany jest kilkoma dniami w miesiącu, a także podczas ciąży. Jest to okres niewygodny, często cierpienia. Jako słuszną i sprawiedliwą rekompensatę kobieta posiada wielki przywilej nieograniczonego cudzołożenia przez wszystkie inne dni swojego życia. Cóż dzieje się z tym wielkim przywilejem? Czy kobieta może swobodnie z niego korzystać? Nie. Nigdzie na świecie. Wszędzie się ją tego przywileju pozbawia. Kto to czyni? Mężczyzna. Obserwuje on pewne fakty, na przykład ten, że w całym swoim życiu nie dostrzega dnia, w którym mógłby zaspokoić jedną kobietę, oraz ten, że żadna kobieta nie dostrzega dnia, w którym nie mogłaby podniecić, pokonać i obezwładnić jakichkolwiek 10 narządów męskich, które by jej włożono do łóżka. Zbiera zatem owe uderzająco sugestywne i jasne fakty i wyciąga z nich zdumiewająco przewrotny wniosek. Stwórca pragnął, aby kobieta ograniczyła się do jednego mężczyzny. Następnie przetwarza ten osobliwy wniosek w prawo, obowiązujące prawo. I czyni to bez porozumienia z kobietą, jakkolwiek ona jest 1000 razy bardziej
zainteresowana w tej sprawie niż on. Jego zdolność rozrodcza wynosi przeciętnie 100 praktyk rocznie w ciągu 50 lat. Jej 3000 rocznie przez cały ten czas i tyle dłużej, ile będzie żyła. Tak więc jego życiowe zainteresowanie w tej sprawie sięga 5000 konsumpcji, podczas gdy jej 150 000. A przecież zamiast sprawiedliwie i uczciwie pozostawić ustalenie prawa osobie, która jest nim bez porównania bardziej zainteresowana, ta wielka świnia, nie mająca tu nic do gadania, ustala je sama. Dowiedzieliście się poprzednio z mych nauk, że mężczyzna jest głupcem. Teraz zdajecie sobie sprawę, jak bardzo głupia jest kobieta. A więc jeśli wy lub jakakolwiek inna, naprawdę inteligentna osoba ustalilibyście słuszne i sprawiedliwe stosunki pomiędzy mężczyzną i kobietą, musielibyście przyznać mężczyźnie 1/50 część zainteresowania się jedną kobietą, a kobiecie harem. Nieprawda? Koniecznie. Daję wam słowo, że ta istota ze zgrzybiałą świecą ustaliła je dokładnie inaczej. Salomon, który był jednym z ulubieńców Boga, miał harem złożony z 700 żon i 300 konkubin. Chcąc zachować życie, nie mógłby nawet dwóch z tych młodych stworzeń wystarczająco zaspokoić. Choćby miał do pomocy 15 ekspertów. Prawie 1000 niewiast musiało z konieczności spędzać całe lata w głodzie i napięciu. Wyobraźcie sobie człowieka na tyle nieczułego, żeby codziennie patrzył na te wszystkie męczarnie i żeby nie starał się ich uśmierzyć. A on złośliwie sprawiał dodatkowy, ostry ból. Trzymał bowiem na oczach tych kobiet, strażników, których wspaniałe męskie kształty sprawiały, że usta biednych dziewcząt śliniły się, lecz którzy nie mogli zrobić nic, aby pocieszyć ich lichtarzy, gdyż byli eunuchami, w sztuczny sposób pozbawionymi świecy. Aha, mam zamiar opublikować te listy tutaj, na tym świecie, zanim do was wrócę, w dwóch wydaniach. Jedno bez komentarzy dla czytelników Biblii i ich dzieci. Drugie okrojone dla osób subtelnych. Arka pozbawiona kompasu i kontroli dryfowała tu, tam i ówdzie. Kontynuowała swą podróż igraszką przypadkowych wiatrów i wirujących prądów. I deszcz, deszcz, deszcz. Bezustannie padał, lał, grążył i zatapiał. Zamoczyły się nawet niebiosa i aniołowie. Nie mogło już być więcej wody. W końcu arka uniosła się i spoczęła na szczycie góry Ararat, wznoszący się na 17 000 stóp ponad doliną. Jej żywy ładunek wysiadł i zszedł z góry. Noe założył winnicę i pił wino, a ono go zmorzyło. Tę osobę wybrano spośród całej ludzkości, ponieważ stanowiła najlepszą jej próbkę. On miał odnowić ludzki ród na nowej podstawie,
To była owa nowa baza. Zapowiadała się nieźle. Ciągnąć dalej ten eksperyment znaczyło to podejmować wielkie i bardzo niemądre ryzyko. Teraz był czas po temu, aby zrobić się z tymi ludźmi to, co tak sprawiedliwie zrobiono z innymi. Zatopić ich. Nikt poza stwórcą nie mógłby inaczej na to spojrzeć, ale on tego nie widział. To znaczy być może, że nie widział. Uznaje się, że on na początku czasów przewidział wszystko. Jeśli to prawda, przewidział, że Adam i Ewa zjedzą jabłko, że ich potomstwo będzie nie do zniesienia i trzeba będzie je zatopić. Że z kolei potomstwo Noego będzie nie do zniesienia i że wkrótce opuści swój tron w niebie i stąpi na ziemię i da się ukrzyżować, aby znów zbawić tę samą kłopotliwą rasę ludzką. Całą? Nie. Jej część. Z setek pokoleń wszyscy umrą i zostaną potępieni, oprócz może 10 000 z każdego miliarda. Te 10 000 będzie pochodziło z niewielkiej grupy chrześcijan, a tylko 1 na 100 z tej małej grupy będzie miał jakąś szansę. Nikt inny poza tak zwanymi rzymskimi katolikami, a czasem prezbiterianami, nie będzie miał na tyle szczęścia, aby mieć pod ręką księdza, który by mu wyczyścił glas papierem duszę, nim wyda ostatnie tchnienie. Reszta jest nie do uratowania. Wszyscy inni są przeklęci. Miliony. Czy przyznać się, że on to wszystko przewidział? Ambona to przyznaje. Dwa testamenty są interesujące, każdy na swój sposób. Stary daje nam obraz Boga, ludu, żyjącego przed przyjęciem religii. Drugi daje nam obraz Boga, jaki pojawił się później. Stary Testament jest interesujący głównie wskutek rozlewu krwi i zmysłowości. Nowy wskutek zbawienia. Zbawienia przez ogień. Kiedy Bóg stąpił na ziemię po raz pierwszy, przyniósł życie i śmierć. Kiedy stąpił po raz drugi, przyniósł piekło. Życie nie było cennym darem, ale była nim śmierć. Życie było gorączkowym snem złożonym z radości zatrutych troskami, z przyjemności zatrutych bólem, snem, który był koszmarnym pomieszaniem spazmatycznych i przelotnych rozkoszy, ekstaz, triumfów, szczęścia przesianego długimi okresami nędzy, smutków, niebezpieczeństw, okropności, rozczarowań, klęsk, upokorzeń i rozpacz. Najcięższą klątwą wymyśloną przez boską pomysłowość.
lecz śmierć. Była słodka, łagodna, była miła. Śmierć leczyła zdruzgotanego ducha i złamane serce. Dawała im odpoczynek i zapomnienie. Śmierć była najlepszym przyjacielem człowieka. Gdy człowiek nie mógł dłużej znieść życia, przybywała śmierć i uwalniała go. Bóg w czas pojął, że śmierć była błędem, gdyż była niewystarczająca. Jakkolwiek znakomicie spełniała rolę agenta przynoszącego nieszczęście tym, którzy pozostawali przy życiu, to przecież samemu zmarłemu pozwalała uciec od wszelkich dalszych prześladowań w błogosławionym schronieniu grobu. To nie było zadowalające rozwiązanie. Należało wynaleźć sposób ścigania zmarłego poza grobem. Przez 4000 lat Bóg rozważał to zagadnienie bez powodzenia. Lecz skoro tylko stąpił na ziemię i stał się chrześcijaninem, umysł mu się rozjaśnił i już wiedział, co zrobić. Wymyślił piekło i obwieścił jego istnienie. I oto rzecz ciekawa. Wszyscy wierzą, że kiedy Bóg był w niebie, był surowy, twardy, obrażony, zawistny i okrutny. Lecz kiedy stąpił na ziemię i przyjął imię Jezusa Chrystusa, stał się przeciwieństwem tego, czym był przedtem. To znaczy, że stał się słodki, łagodny, miłosierny, przebaczający, że zniknęła cała szorstkość jego natury, a jej miejsce zajęła głęboka, tęskna miłość do jego biednych ludzkich dzieci. Podczas gdy on, właśnie jako Jezus Chrystus, wymyślił piekło. To znaczy, że jako delikatny, łagodny Zbawiciel był 1000 razy okrutniejszy niż kiedykolwiek w Starym Testamencie. On bez porównania straszliwszy niż w owych dawnych czasach. Jakkolwiek prawdą jest, że palmę złośliwości musi się przyznać Jezusowi, wynalazcy piekła, musimy przyznać, że Bóg starotestamentowy rozpoczął karanie człowieka zamiast karać siebie. Co więcej, kara zwykle przewyższa przestępstwo. Często też spada nie na sprawcę czynu, lecz na kogoś innego. Na władcę, na szefa społeczności, na przykład. Gdy Izrael osiadł w Sittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. I rzekł Pan do Mojżesza: zbierz wszystkich książąt ludu i wbij ich na pal przed Panem w słońcu, a odwróci się płomienny gniew Pana od Izraela. Czy wygląda to dla Was sprawiedliwie? Nie wydaje się, aby książęta z ludu popełnili jakiś nierząd, a przecież to oni zostali wbici na pal zamiast ludu. Czy chcecie zbadać nieco bliżej moralność, usposobienie i postępowanie Boga? I czy zechcecie zapamiętać, że w szkółce niedzielnej nakłania się małe dzieci, aby kochały Wszechmogącego, czciły Go i chwaliły, i uczyniły swym wzorem, i próbowały, o ile mogą, być do Niego podobne. Czytajcie. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: zemścij się za krzywdę synów izraelskich na Midjanitach. Potem będziesz przyłączony do ludu swojego. Wyruszyli tedy do boju z Midjanitami, tak jak Pan rozkazał Mojżeszowi, i pozabijali wszystkich mężczyzn. Oprócz poległych w bitwie królów midjańskich, zabili też Ewiego, Rekema, Sura, Hura i Rebę,
pięciu królów midiańskich. Zabili też mieczem Bileama, syna Beora. Do niewoli zaś wzięli synowie izraelscy kobiety midiańskie i ich dzieci. Zabrali też jako łup całe bydło, wszystkie ich stada owiec i całe mienie. A wszystkie ich miasta w zamieszkałych okolicach i wszystkie ich osady spalili ogniem. Wzięli tedy cały łup i wszelką zdobycz w ludziach i bydle. Jeńców, zdobycz i łup przywiedli potem do Mojżesza i do Eleazara kapłana i do zboru synów izraelskich w obozie na stepach moabskich, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha. Mojżesz i Eleazar kapłan oraz wszyscy książęta zboru wyszli naprzeciw nich poza obóz. Ale Mojżesz rozgniewał się na ustanowionych nad wojskiem, na dowódców tysięcy i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej. I rzekł do nich Mojżesz: jakże to? Zostawiliście przy życiu wszystkie kobiety? Wszak to one za radą Bileama pobudziły synów izraelskich do odstępstwa od Pana na rzecz Peora. I stąd wynikła klęska dla zboru Pana. Przeto teraz zabijcie wszystkich chłopców wśród dzieci, zabijcie też wszystkie kobiety, które już obcowały z mężczyznami. Ale zostawcie przy życiu dla siebie wszystkie małe dziewczęta, które jeszcze nie poznały współżycia z mężczyzną. Wy sami zaś pozostaniecie przez 7 dni poza obozem. Każdy, kto zabił człowieka i każdy, kto dotknął się poległego, niech się oczyści 3. dnia i 7. dnia, wy i wasi jeńcy. Oczyśćcie także wszelkie szaty i wszelkie przedmioty skórzane, wszelkie wyroby z koziej sierści i wszelkie przedmioty drewniane. I rzekł Eleazar, kapłan, do wojowników, którzy wyruszyli do boju: taki jest przepis zakonu, jaki Pan nadał Mojżeszowi. I rzekł Pan do Mojżesza: policzcie, ty i Eleazar kapłan i naczelnicy rodów w zborze, zdobycz w ludziach i bydle. Podziel tę zdobycz na pół pomiędzy uczestników bitwy, którzy wyruszyli do boju, i pomiędzy cały zbór. Od wojowników, którzy wyruszyli w bój, pobierz jako daninę dla Pana po 1 na 500, zarówno z ludzi, jak z bydła, jak z osłów, jak z owiec. Mojżesz i Eleazar, kapłan, uczynili tak, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Zdobycz stanowiąca resztki łupu, jakie zdobył lud wojenny, obejmowała: owiec 675 tysięcy, wołów 72 tysiące, osłów 61 tysięcy, kobiet, czyli dziewcząt, które jeszcze nie poznały współżycia z mężczyzną, było wszystkich 32 tysiące. Ludzi 16 tysięcy dusz. Danina zaś z tego dla Pana 32 dusze. Daninę ściągniętą jako dar ofiarny dla Pana przekazał Mojżesz Eleazarowi, kapłanowi, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Z połowy, która przypadła synom izraelskim, wziął Mojżesz po 1 na 50, zarówno z ludzi, jak z bydła, i dał lewitom, pełniącym służbę przy przybytku Pana, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Gdy podejdziesz do jakiegoś miasta, aby przeciw niemu walczyć, obwieścisz mu pokój. I gdy Pan, Bóg twój, wyda je w twoje ręce, wybijesz wszystkich jego mężczyzn mieczem. Tylko kobiety i bydło oraz dzieci i wszystko, co będzie w tym mieście, cały łup z tego weźmiesz sobie jako zdobycz i będziesz korzystał z łupu twoich nieprzyjaciół, których dał ci Pan, Bóg twój. Tak postąpisz ze wszystkimi miastami, bardzo oddalonymi od siebie, które nie należą do miast tych narodów. Jednakże z miast tych ludów, które daje ci Pan Bóg twój,
dziedziczne posiadanie, nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty. Rozdziały, które zacytowałem, pokazują wam, że prawo księgi raz jeszcze nie odnosi skutku. Nie może ono usunąć potężniejszego prawa natury. Zgodnie z wiarą tych ludzi, Bóg był tym, który powiedział: nie zabijaj. Jasne więc, że on sam nie przestrzega swoich własnych przykazań. To on zabił wszystkich tych ludzi, każdego mężczyznę. Oni w jakiś sposób obrazili Boga. Możemy dociec, że była to błahostka, jakiś drobiazg, do którego nikt, oprócz Boga, nie przywiązywałby żadnego znaczenia. Jest bardziej niż prawdopodobne, że jakiś Madianita powtórzył zachowanie się Onana, któremu nakazano wnieść do żony brata swego, co też uczynił, lecz ilekroć z nią obcował, niszczył nasienie swoje, wylewając je na ziemię. Pan zabił Onana, gdyż Pan nigdy nie zniósłby niedelikatności. Świat chrześcijański do dnia dzisiejszego nie może zrozumieć, dlaczego poprzestał na Onanie, zamiast zabić wszystkich mieszkańców na 300 mil wokoło. Oni byli niewinni tego przestępstwa, a on przecież właśnie takich zwykle zabija, gdyż taka była zawsze jego idea słusznego postępowania. Gdyby miał motto, brzmiałoby ono: nie pozwólcie ujść żadnemu niewinnemu. Jakiś Madianita musiał powtórzyć akt Onana i sprowadził na swój naród straszliwą klęskę. Jeśli nie to było tą niedelikatnością, która wzburzyła uczucia Boga, to wiem, co nią było. Jakiś Madianita wysiusiał się na ścianę. Jestem tego pewien, gdyż tej niewłaściwości źródło wszelkiej etykiety nie mogłoby znieść. Może sobie ktoś siusiać na drzewo, może siusiać na własną matkę, czy na własne spodnie i zostaje mu to wybaczone. Ale nie wolno mu siusiać na ścianę. To by już zaszło za daleko. Nie ustalono źródła boskiego uprzedzenia przeciw tej niskiej zbrodni. Wiem jednak, że uprzedzenie to było bardzo silne. Tak silne, że nic nie mogło dać Bogu zadośćuczynienia oprócz całkowitej masakry ludu zamieszkującego okolicę, w której zbezczeszczono ścianę. Weźmy przypadek Jeroboama. Cytuję: wytnę Jeroboamowi to, czym siusiał na ścianę. Zostało to wykonane. I nie tylko człowiek, który to zrobił, został okaleczony, lecz także wszyscy inni. To samo stało się z domem Basza. Wszyscy zostali wytępieni. Krewni, przyjaciele, wszyscy. Nie został nikt, kto siusiał na ścianę. W przypadku Jeroboama nawet resztki owego nieszczęsnego domu usunięto, a więc kobiety, dziewczęta i małe dziewczynki. Wszystkie niewinne, gdyż one nie mogły siusiać na ścianę. Ciekawe uprzedzenie. I wciąż jeszcze istnieje. Biblia góruje ponad wszystkimi innymi książkami, które uczą dzieci subtelności i dobrych manier. Trafia do umysłu w wieku, w którym jest najbardziej wrażliwy i chłonny.
inne książki muszą czekać. Historia ludzkości jest w ciągu wszystkich wieków czerwona od krwi, gorzka od nienawiści i splamiona okrucieństwami. Kościół, któremu od początku jego supremacji przypisuje się przelanie większej ilości niewinnej krwi niż w czasie wszystkich wojen politycznych razem wziętych, miał w tym wielki udział. Jednakże przestrzegał granicy, pewnej granicy. Ale zważcie, że kiedy Pan, Bóg nieba i ziemi, czczony Ojciec człowieka, wyrusza na wojnę, nie zna żadnych granic. Nie ma w nim ani krzty miłosierdzia, choć nazywają go źródłem miłosierdzia. On zabija, zabija, zabija. Tym, czego żądał obłąkany ojciec, była krew i nędza. Najcięższa z wszystkich kar została wymierzona osobom, które w żaden sposób nie powinny były zasłużyć na tak straszliwy los. 32 000 dziewic. Zbadano ich obnażone sekretne miejsca, aby się upewnić, że posiadają jeszcze nienaruszony hymen. Po tym upokorzeniu odesłano je z kraju ojczystego, żeby je sprzedać w niewolę, w najgorszą i najhaniebniejszą niewolę, w niewolę prostytucji, w niewolę łoża w celu podniecania żądz i zaspokajania ich swym ciałem, w niewolę dla każdego nabywcy, czy byłby nim człowiek przyzwoity, czy pospolity, brudny, brutal. To ojciec był tym, który zadał tę okrutną i niezasłużoną karę owym osamotnionym, pozbawionym przyjaciół dziewicom, których rodziców i krewnych zabił w ich obecności. A czy one tymczasem modliły się do niego o litość i ocalenie? Bez wątpienia. Te dziewice były tak zwanym łupem, zdobyczą, grabieżą. On zażądał swego udziału i otrzymał go. Cóż mu było po tych dziewicach? Zbadajcie jego późniejszą historię, a dowiecie się. Jego kapłani także otrzymali swój udział. Na cóż księżą dziewicę? Prywatna historia rzymskokatolickiego konfesjonału może nam odpowiedzieć na to pytanie. Główną rozrywką konfesjonału było uwodzenie przez wszystkie wieki istnienia Kościoła. Ojciec Hiacynt zaświadcza, że na 100 księży, którzy u niego spowiadali, 99 skutecznie używało konfesjonału do uwodzenia zamężnych kobiet i młodych dziewcząt. Pewien ksiądz wyznał, że z 900 dziewcząt i kobiet, którym w swoim czasie służył jako ojciec spowiednik, żadna nie wymknęła się jego wszetecznym uściskom, z wyjątkiem kobiet starszych i brzydkich. Oficjalna lista pytań, które ksiądz winien zadawać, przemożnie podnieciłaby każdą kobietę, chyba że jest paralityczką. W całej, zarówno dzikiej, jak cywilizowanej historii nie ma nic bardziej pozbawionego sumienia niż kampania Ojca Miłosierdzia przeciwko Madianitom. Oficjalna relacja nie podaje epizodów czy pomniejszych szczegółów, przekazuje tylko informacje ogólne. Wszystkie dziewice, wszyscy mężczyźni, wszystkie dzieci,
wszystkie istoty, które oddychają, wszystkie domy, wszystkie miasta. Maluje się po prostu jeden ogromny obraz wypalonych ruin i spustoszenia, jak po burzy. Wyobraźnia daje do tego zalegającą ciszę. Straszliwe milczenie. Milczenie śmierci. Ale naturalnie były podobne zajścia. Wiemy o nich z wczorajszej historii. Z historii stworzonej przez czerwonoskórego Indianina amerykańskiego. On powtórzył dzieło Boga i dokonał go w Bożym Duchu. W 1862 roku Indianie w Minnesota, po bardzo złym i zdradliwym potraktowaniu ich przez rząd Stanów Zjednoczonych, powstali przeciwko białym osadnikom i zmasakrowali ich. Zmasakrowali wszystkich, których mogli dosięgnąć bez względu na wiek i płeć. Zastanówcie się nad tym incydentem. O świcie 12 Indian wtargnęło na farmę i pojmało całą rodzinę. Składała się ona z farmera, jego żony i czterech córek, z których najmłodsza miała 14 lat, a najstarsza 18. Indianie ukrzyżowali rodziców, to znaczy postawili ich zupełnie nagich pod ścianą pokoju i przybili im ręce gwoździami do ściany. Potem zdarli suknie z córek, położyli je na podłodze przed oczami rodziców i po kolei je zgwałcili. W końcu ukrzyżowali dziewczęta na ścianie obok rodziców i obcięli im nosy i piersi, a także, ale nie będę mówił dalej, to jest granica. Są zniewagi tak okrutne, że pióro nie może ich opisać. Tylko ojciec owej biednej ukrzyżowanej rodziny żył jeszcze, kiedy dwa dni później nadeszła pomoc. A więc macie przykład z masakry w Minnesota. Mógłbym ich wam podać 50. Przesłoniłyby one wszystkie rozmaite rodzaje okrucieństwa, jakie brutalny talent ludzki kiedykolwiek wynalazł. Poznawszy ten przykład, już wiecie, co się działo pod osobistym kierownictwem Ojca Miłosierdzia w jego kampanii marianickiej. Kampania w Minnesota była zaledwie powtórką najazdu na Madianitów. Nic nie zdarzyło się w jednej, co nie zdarzyłoby się w drugiej. Nie. Nie jest to ściśle prawdziwe. Indianin był bardziej miłosierny niż ojciec miłosierdzia. Nie sprzedał dziewic w niewolę, aby zaspokajały żądze morderców, ich krewnych, podczas gdy trwałoby ich smutne życie. Zgwałcił je, a potem miłosiernie skrócił ich późniejsze cierpienia, kończąc je cennym darem śmierci. Spalili trochę domów, ale nie wszystkie. Czy spodziewalibyście się, że ten sam Bóg, pozbawiony sumienia, w moralny bankrut stanie się nauczycielem moralności, łagodności, słodyczy prawości, czystości? Brzmi to wprost ekstrawagancko. Lecz posłuchajcie go, bo to są jego własne słowa. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Usta, które wypowiedziały te ogromne sarkazmy, te gigantyczne hipokryzje, są tymi samymi ustami, które nakazały całkowitą masakrę madianickich mężczyzn, dzieci i bydła. Całkowite zburzenie domów i miasta. Całkowite wygnanie dziewic w brudną i nie dającą się wyrazić niewolę. To ta sama osoba przyniosła Madianitom srogie okrucieństwa powtórzone przez czerwonoskórych Indian, szczegół po szczególe, Minnesota, 18 wieków później. Epizod madianicki napełnił go radością. Podobnie epizod w Minnesota. Inaczej by mu zapobiegł. Błogosławieństwa i cytowane rozdziały z Księgi Liczb i Deuteronomium powinny być zawsze razem odczytywane z ambony. Wówczas zgromadzenie otrzymałoby pełny obraz naszego Ojca w niebiesiach. Ale nie usłyszałem ani o jednym przypadku, żeby jakiś duchowny to uczynił. List na ziemię. Biuro anioła protokolanta. Departament próśb. 20 stycznia. Do Abner Schofield, handlarz węgla. Buffalo, Nowy Jork. Mam zaszczyt oraz polecenie poinformować pana, że pański ostatni akt dobroczynności i samopoświęcenia został zarejestrowany na kartach księgi zwanej
złotymi czynami mężczyzn. Jest to, pozwalam sobie zauważyć, wyróżnienie nie tylko nadzwyczajne, lecz także jedyne w swoim rodzaju. Co do pańskich modlitw, mam zaszczyt zakomunikować, co następuje. O pogodę, która podniosłaby cenę antracytu o 15 centów za tonę, wysłuchano. O napływ pracowników, który spowodowałby zmniejszenie płac o 10%, wysłuchano. O karę Bożą dla człowieka, względnie dla rodziny człowieka, który założył konkurencyjny skład węgla w Rochester, wysłuchano. Jak następuje? Dyfteria, 2 wypadki, 1 śmiertelny. Szkarlatyna, 1 wypadek, zakończony głuchotą i skretynieniem. O deportacji duszeolu dokuczliwych osób codziennie ubiegających się o pracę wzięto pod uwagę do późniejszej decyzji. O zadanie jakiegoś rodzaju gwałtownej śmierci sąsiadowi, który rzucił cegłą należącego do rodziny kota, podczas gdy tenże miauczał w nocy, zachowano do rozważenia. O cyklon, który by zniszczył i zasypał kopalnie spółki północnej Pensylwanii. Uwaga, w okresie zimowym cyklonów nie mamy na składzie. A na żądanie możemy dostarczyć solidnego metanu. Podpisano anioł protokolant. O!